Swój pierwszy samochód. Pamiętam. To nie był mój samochód, to był samochód mojej siostry. To była taka mała, biała Toyota Yaris. I tym się uczyłem jeździć. Także pamiętam, świetnie. Ile lat temu to było? A tego to już nie pamiętam, ale dobre 10, 12, jakoś tak. A czy masz jakieś pikantne wspomnienia związane z jazdą samochodem? Z jazdą nie, ale, ale z tym, co można robić w samochodzie, mam. Chyba każdy ma. A chcesz mi coś się przybliżyć na ten temat? Nie, nie chcę przybliżyć na ten temat nic. Pozostawię to sobie w takiej sferze wspomnień z takim lekkim uśmiechem i przymrużeniem oka. A ile lat miałeś, kiedy kupiłeś swojego pierwszego Playboya? Wiesz co, ja chyba dostałem pierwszego Playboya tak naprawdę. I to zresztą od wydawnictwa Playboy. Także takiego zakupu to nie pamiętam. A czyj piktorial znajdował się na okładce? Czyli piktorial, no nie wiem, ja jestem fanem oczywiście zawsze, dla mnie najpiękniejsza playmate to Kasia Danysz, do dzisiaj ją pamiętam i że jest taka piękna i brunetka i takie piękne zdjęcia na jachcie i bez jachtu i naprawdę to jest zawsze moja taka, najmilej wspominam. A jaki jest twój wyznacznik piękna, jeżeli chodzi o jurorowanie w programie Top Model? Wiesz, no to jest bardzo względna jakby tutaj, tak, kwestia, bo nie zawsze to, co mi się podoba prywatnie, nadaje się na wybieg i nie zawsze to, co się nadaje na wybieg, podoba mi się prywatnie, więc to są takie dwie różne, jakby sprzeczne czasem rzeczy. No, aczkolwiek, no co jest ważne, no, na wybieg nadaje się taki model piękna, który jest przede wszystkim szczupły, niestety, nie ma tutaj ukrywać. Mimo, że ja jestem fanem troszeczkę takiego bardziej ciała, które widać. Natomiast, no co jeszcze, no przede wszystkim taka uroda, która da się w każdy sposób przerobić, to też jest ważne, bo dziewczyna, która ma taką urodę uniwersalną, bardzo dużo pracuje zawsze, a tak naprawdę to jest praca, czyli polega na zarabianiu i jeżeli dziewczyna dużo pracuje, ma dużo pieniędzy, jest zadowolona, no i to jest prawdziwa praca, tak? A powiedz mi, zdolne i piękne dziewczyny zgłaszają się do nadchodzącej edycji Top Model, bo już castingi się rozpoczęły. No na pewno zgłaszają się zdolne i piękne, a przede wszystkim takie, które mają coś do pokazania. Jest dużo dziewczyn, które uważają, że się nadają i uważają, że są piękne. I wtedy no, jest taki dysonans troszeczkę między naszą opinią a ich opinią, no, ale staramy się jakby to wytłumaczyć w bardzo rozsądny sposób. A kiedy głosujesz za kandydaturą którejś dziewczyny, to kierujesz się tym, czy widziałbyś ją na przykład w swoich ciuchach? Myślę, że każdy z jurorów odbiera te dziewczyny przez swój pryzmat, czyli Marcin widzi taką dziewczynę przed aparatem, tak? Ja widzę taką dziewczynę na wybiegu, idącą w mojej sukience. Asia Krupa widzi taką dziewczynę jako fotomodelkę do magazynów, gdzie pokazuje się pięknie ciało. Więc myślę, że każdy z nas ma jakiś taki, no i musimy znaleźć ten kompromis, wiesz, pomiędzy tym wszystkim. No a Kasia patrzy no, na to, jak dziewczyna będzie wyglądała na wybiegu, no więc my jesteśmy najbliżej, jakby z Kasią mamy taki wspólny front. Chociaż nie zawsze, bo Kasia jednak lubi takie bardzo mocne, intensywne urody, a ja wolę takie bardziej delikatne, kobiece. Czasem mi zarzuca, że zbyt tandetne, ale ja to lubię, no i co zrobić? Wiem, że masz mnóstwo pracy, a czy znajdziesz czas na wakacje? Już miałem wakacje, właśnie wróciłem z wakacji w piątek. No i już teraz niestety nie znajdę czasu na wakacje, bo całe wakacje pracujemy, mamy bardzo dużo nagrań, mamy bardzo dużo pracy. Przygotowuję bardzo duży pokaz, nawet nie w Polsce, także że bardzo duża taka kooperacja z drugą firmą. No dużo się dzieje, dużo, dużo. Nawet chyba nie chcę o tym mówić, bo nie chcę zapeszać, a przede wszystkim to będzie tyle pracy, że aż się boję o tym myśleć po prostu.